Siemanko, niedzielny poranku w Czechach. Trochę jest zimno, ale to nie szkodzi w poszukiwaniu dzisiejszych przygód i ciekawych miejsc. O, ciekawe miejsce. Tam bardzo daleko widać pomiędzy tymi dwoma słupami takie drzewo. Teraz już nie ma zimno. Jak się zapierdło z prędkością iluś tam klatek na sekundę, to nie ma zimno. To drzewo jest ciekawe. Bardzo lubię to drzewo. W ogóle to lubię wszystkie drzewa. Lubię się po nich wspinać. Ale na to drzewo chyba nie będę się dzisiaj wspinał, bo one jest już dość stare. Czy rośliny czują ból? Nie wiem. Według tego, co udało mi się przeczytać w internecie, wschód słońca powinien dzisiaj być około 7:16. Jest już godzina 7:30, a wschodu w dalszym ciągu nie widać. I to nie są żadne kity. Miejmy nadzieję, że słońce wstanie dzisiejszego dnia, tak jak wstawało przez wiele tysięcy i milionów lat nad naszą planetą. Bo inaczej to byłoby przekichane. Nie byłoby jak się opalać, ani hodować żadnych roślin. Rolnictwo by upadło, nie byłoby co jeść. Na bazie na pewno zaś by nie było internetu wtedy. Ale na szczęście to tylko moje postapokaliptyczne, schizofreniczno-paranoidalne przemyślenia. To nie jest ściema, że stąd jest fajny widok. Ciekawe, co przyniesie dzisiejszy dzień. Przyczajony wschód? Jeszcze nie wiem, jaki tytuł będzie miał dzisiejszy odcinek vloga, ale to już jest chyba jego koniec. Bo trzeba szybko ten odcinek zmontować i wracać na Chropoców do pracy nad jakimiś poważnymi projektami, a nie tam jakieś wschody słońca i zachody. Ale tak poważnie, tak całkiem poważnie, to właśnie te różne pomysły zajawkowe, takie, na które się wpadnie nie pracując dla jakiegoś klienta, tylko pracując na swoje własne konto, często owocują zdobyciem nowego doświadczenia, które później przydaje się przy pracy z klientami oraz kolegami. Czyli nie bądźcie namieźliwi, jeśli wisza wam montaż jakichś teledysków albo innych produkcji. Nie wkurwajcie na mnie o to, ponieważ ja ciągle pracuję nad tym, aby zwiększyć swoje kwalifikacje filmowo-fotograficzno. A właśnie, dzisiaj nie było żadnego ciekawego przejścia. Teleportacja. Wiem, to już miał być koniec tego odcinka, ale udało mi się znaleźć jeszcze coś, co chyba... Pomysł jest taki, aby aparat położyć na każdym z tych pasów i na każdym zrobić jedno zdjęcie.